Tak naprawdę jest to test wszechstronny, bo jest to telewizor 4K, nagranie 4K. I tak naprawdę to nagranie należy do zdjęcia lotnicze, ujęcia lotnicze. .pl, produkcja filmowa, Artur Gajdziński, Jacek Drofiak, produkcja filmowa.eu. W związku z tym nie będę tutaj teraz pokazywał, jak to idzie w praniu. Są tylko zdjęcia z Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Bardzo ładnie wyglądają. To mówiłem ja, czyli Zdzisław Jarząbek. Jeżeli patrzę w obiektyw tam kamery, to patrzę teraz w wasze oczy, jeżeli ktoś to ogląda w ogóle oprócz mnie, czyli w swoje oczy patrzę, a chciałem porozmyślać o czasie, ponieważ czas wydaje mi się nierozerwalnie związany z ruchem. Jeżeli nie ma ruchu, to nie ma czasu. I w tym momencie, jeżeli cokolwiek się przemieszcza, to zmienia położenie, a jeżeli zmienia położenie, to już wiadomo, że jest jakiś czas jednego położenia i drugiego położenia. Natomiast jeżeli nie ma zmiany ruchu, nie ma zmiany położenia, czyli ruchu, to wtedy czasu nie ma, nie istnieje czas. Przemieszczać się mogą różne rzeczy, nawet światło. Światło, fale jakieś mogą być mechaniczne, czy tam grawitacyjne. W każdym razie są grawitacyjne, to znaczy fale dźwiękowe, bo jeżeli materia się przemieszcza, to wywołuje fale. Jeżeli się przemieszcza w tą i z powrotem, to wywołuje fale. No ale samo światło to też jak gdyby rozdmuchuje niejako przestrzeń. Wszędzie tam, gdzie dotrze z tą swoją szybkością 300 czy tam 299 tysięcy kilometrów na sekundę, to jak gdyby to jest, rozdmuchuje przestrzeń. Jeżeli jest jeden kwant światła i przemieszcza się ten kwant światła, błysk, coś błyśnie na chwilkę i zaraz gaśnie, bo zderzyły się dwie cząstki i powstało, kwant światła powstał. Nic innego nie powstało, ale powstał kwant światła. Od razu się tamte zanihilowały, zniknęły. Cząstka, natomiast kwant światła powstał i zmienia położenie. Ten kwant światła zmienia położenie, to jak gdyby rozdmuchuje przestrzeń do tego miejsca, do którego dotarł ten kwant światła. A jak dotrze do jakiegoś miejsca, to jest tam czas. A jak przeleci i go nie ma, to wtedy czas jak gdyby usypia, zastyga, jak w czarnej dziurze, jak w polu grawitacyjnym, czas po prostu zwalnia, zatrzymuje się, znika. No i tej próby starczy. Dziękuję. Postaram się wyłączyć. Wow. 4K, czyli ogromny.